Witam Was bardzo serdecznie przy chodni Golden Vet na Jagodnie, ulica Drabika 64. Ja się nazywam Damian Terka, dziś ze mną jest właścicielka tejże przychodni, lekarz weterynarii Agnieszka Rudnicka i lekarz weterynarii Patryk Grzelak oraz Maja, która za chwilę również powie kilka słów. Ja mam pytanie do Pani Doktor. Czym ta przychodnia, ponieważ wiemy, że mamy 3 lokalizacje, tak. Czym ta przychodnia właśnie na Jagodnie będzie się różnić od 2 pozostałych? No tak jak widać, będziemy przyjmować również zwierzęta egzotyczne. No i tutaj tymi zwierzętami będzie się zajmował dr Patryk. Okej. Patryku, jakbyś mógł powiedzieć więcej, ponieważ dla wielu z nas zwierzęta egzotyczne właśnie kojarzą się z żółwiem, z wężem, z jaszczurką, ale wiemy, że też inne zwierzęta jakby się klasyfikują. Dokładnie tak, jakby gady to już jest taka głęboka egzotyka, ale jak najbardziej zapraszamy Państwa także z małymi ssakami, mam tutaj na myśli gryzonie, zajęczaki, jeże, lotopłatki, tak naprawdę wszystkie te zwierzęta, które we Wrocławiu mają na ten moment kłopot, żeby gdzieś udać się po specjalistyczną pomoc, zapraszamy tutaj do nas. Maja, jak długo spędzasz, jak długo zajmujesz się właśnie zwierzętami egzotycznymi, no te tak można nazwać? Zwierzętami egzotycznymi zajmujemy się razem z Patrykiem już od około 10 lat, także mamy bardzo długi staż. Te zwierzęta, które są tutaj dzisiaj z nami, też już od kilku lat są w naszej hodowli. Jak się nazywają? To jest legwan zielony, który ma na imię Lucjan. Tutaj mamy żółwia lamparciego, jest to Tosia. Oraz mamy węża mlecznego, który nazywa się Kanik. Okej. Okay. Jesteście specjalistami od zwierząt egzotycznych, czyli w razie czego, gdyby ludzie mieli pytania na temat hodowli zwierząt, również mogą przyjść do Was i dowiedzieć się? Jak najbardziej. W przypadku zwierząt egzotycznych przede wszystkim kluczową rolę odgrywa właściwa hodowla i właściwe warunki utrzymania w domu. I większość wizyt to będzie właśnie doradztwo, jak zapewnić te warunki na odpowiednim poziomie, dzięki czemu utrzymamy te zwierzęta w jak najlepszej kondycji, w jak najlepszym zdrowiu. A dodatkowo w przypadku cięższych sytuacji, cięższych schorzeń, wtedy będziemy wdrażać leczenie i pomoc. Rozumiem. Pani doktor, kiedy, w jakie dni, od kiedy zaczynamy przyjmować zwierzęta egzotyczne? Zaczynamy już 14 czerwca, no i obowiązują zapisy, bo przyjmujemy wtedy na uzgodnioną wcześniej godzinę. A jak najlepiej się zapisać? Telefonicznie można zadzwonić albo podejść i się umówić. Okej, okay, my znajdujemy się na Jagodnie, Drabika 64, jeszcze jak Pani mogła powiedzieć, 2 przychodnie kolejne, gdzie się znajdują? Na Korzennej 15, to jest Lipa Piotrowska pod Wrocławiem i Gondów Mały, to jest Drzewieckiego 36D. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.